Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam opowiem, to o tym, jak jeździć rowerem jesienią i zimą, bo mam dla was parę cennych porad, które mogą wam się przydać. A jeżeli jesteście na kanale pierwszy raz i w ogóle zastanawiacie się, czy mam jakieś doświadczenie w jeżdżeniu jesienią i zimą, to mogę wam powiedzieć, że zaczynając prowadzić ten kanał, jeździłem na szosie Endurance i przejeździłem właśnie całą jesień i zimę na takim rowerze, który teoretycznie za bardzo się nie nadaje na tą porę roku, ale mi się jakoś udało przejeździć całą jesień i zimę z oponami o szerokości 35 mm i to były opony Pirelli Cinturato Gravel Mixed. Ja wtedy jeszcze na nich jeździłem, zanim to stało się modne. Może dzięki temu one stały się takie modne? Dobra, mniejsza z tym. Jak jeździć rowerem jesienią i zimą? Po pierwsze, aby wyjść w ogóle na rower, musimy sprawdzić pogodę. Wiadomo, są różne portale, można pogodę sprawdzać na kilka dni wcześniej, ale najlepiej sprawdzić przed samym wyjściem, jaka jest temperatura i czy można się spodziewać opadów. Wtedy, jeżeli już wiemy mniej więcej ile jest stopni, dzisiaj akurat jest w miarę ciepło, bo jest około 14 stopni, więc jest ok, dosyć przyzwoicie. Powiem szczerze, że z moich odczuć tak na przykład do 10 stopni, powyżej 10 stopni jest nawet sympatycznie. Problemy zaczynają się robić powoli, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni. Dobra, jak już wiemy jaka jest pogoda, no to wypadałoby się ubrać. Co do ubioru, to oczywiście ważną sprawą, że ubieramy się na warstwy. I pierwsza warstwa to powinna być jakaś tam bielizna termoaktywna. Nie będę mówił poszczególnie co i jak, bo o tym robiłem już film rok temu i on jest w mojej ocenie nadal aktualny. Wiadomo, ale szybko postaram się streścić. Oczywiście czapka, ważna sprawa. Bielizna, akurat też, którą mam dzisiaj na sobie założoną. Na to jakaś bluza. Może być z windstopperem, może być bez windstoppera, zależy od pogody. Wiadomo, spodenki, spodnie trochę cieplejsze. Mogą być termoaktywne jakieś. Mogą być cieplejsze skarpetki, ochraniacze. No tutaj jest mnóstwo, więc mówię, jeżeli ktoś jest ciekaw, jak ubierać się jesienią i zimą, to oczywiście zapraszam do filmu, który już na kanale jest. Jak już jesteśmy ubrani, no to ważną kwestią jest to, żeby przygotować odpowiedni rower. Właśnie, odpowiedni rower, jeżeli dysponujecie większą ilością rowerów, no to właśnie, jeżeli dysponujecie większą ilością rowerów, to warto wybrać rower wolniejszy. Bo jeżeli będziemy jeździć wolniej, to będzie nam trochę cieplej. I tu mówię o prędkości, tak? No bo porównując, wiadomo, rower szosowy jest szybki. Przy szybszych prędkościach będzie nas bardziej owiewał wiatr i wtedy może nam się robić chłodniej. Kolejna sprawa, no to jesienią i zimą warto troszeczkę obniżyć ciśnienie w oponach, choć sam jestem bardziej zwolennikiem wyższego ciśnienia. To akurat na jesień, zimę warto obniżyć, bo po pierwsze to zwiększy nasze bezpieczeństwo, a po drugie też będziemy jeździć wolniej, co też ma, tak jak powiedziałem wcześniej, wpływ na to, czy będzie nam trochę cieplej. Rower wybrany, przygotowany, to warto wybrać jakąś trasę. Trasę też najlepiej wybierać nie za szybkie, czyli warto jeździć sobie na przykład po jakimś tam terenie, po jakichś ścieżkach bocznych, leśnych, miejscach właśnie też zalesionych, bo wiaterek w zimę to też, wiaderek jak jest chłodniej, to też nie jest przyjemna sprawa i warto pochować się po lesie. Zawsze będzie też troszeczkę cieplej. Może poprawimy swoją technikę, ale jeżeli nie mamy dobrej techniki, o technice chciałbym też zrobić za niedługo film, to trzeba zachować szczególną ostrożność. Jeżdżąc na rowerze jesienią i zimą trzeba zachować szczególną ostrożność, bo jest trochę mokro, potrafi być śnieg, potrafi być lód, więc na zakrętach może być niemiło.
Może też być niemiło na prostej drodze. Więc tutaj, jaką byśmy nie posiadali technikę, jednak zawsze troszeczkę tą czujność mieć nieco lepszą. Jak już wychodzimy na zewnątrz pojeździć, no to warto być bardziej widocznym. I do tego mogą nam posłużyć na przykład bardziej oczowalne ciuchy. A jak tutaj widać, może być to oczywiście lampka z przodu, jakaś tam mrugająca, oraz lampka z tyłu. Wtedy to też poprawi nasze bezpieczeństwo i oczywiście z lampkami warto jeździć cały rok o każdej porze. To dużo nas nie kosztuje, a jednak zawsze jest troszeczkę mniejsze ryzyko, że ktoś może nas nie zauważyć. Ja na przykład na sezon jesienno-zimowy też posiadam oczuwalny kask z Bontragera z systemem WaveCell. On jest troszeczkę cieplejszy, bo ma gorszą wentylację. Jest bezpieczniejszy, bo ma dosyć taką specyficzną wkładeczkę. Właśnie tą technologię WaveCell. No i w kolorze fluo. Ewentualnie jakieś elementy odblaskowe też są zawsze mile widziane. Jeżdżąc jesienią i zimą zawsze warto pamiętać o jedzeniu i piciu. Można zainwestować w jakiś termiczny bidon, który na jakiś czas będzie nam zachowywał ciepłe picie. Ewentualnie w sytuacjach kryzysowych warto jest czasami zatrzymać się na jakiejś stacji czy w sklepie i zjeść coś ciepłego bądź napić się ciepłej kawy czy czekolady, herbaty, czegokolwiek. Jeżeli faktycznie już jest taka kryzysowa sytuacja, ale jesienią i zimą warto robić jak najmniej przerw. Bo każda przerwa wiąże się z tym, że spada nam tętno, robi nam się troszeczkę chłodniej, wystygniemy, jesteśmy trochę spoceni i no nie jest miło momentami, tym bardziej, że jak zaczynamy z powrotem wracać, tym bardziej jak z powrotem wrócimy na rower, no to jest na początku nieciekawie. Aby się troszkę szybciej rozgrzać, warto zrobić jakieś tam przyspieszenia na wyższej kadencji i wtedy wejść po prostu na obroty. Aczkolwiek bardzo ważny jest dobór tempa i tętna, może tak bym powiedział, bo załóżmy, że przy temperaturze 10 stopni mam założone tylko dwie warstwy u góry i jadąc na przykład w moim przypadku z tętnem powyżej 120, no to jest ok, ale załóżmy, że jechałbym bardziej rekreacyjnie i moje tętno by spadło do okolicy 100 uderzeń na minutę, no to wtedy już na przykład zaczyna się robić mi chłodniej, więc dobór tempa też ma jakieś tam znaczenie, więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli macie zamiar jechać z kimś. I że zawsze jest lepiej brać pod uwagę ten, powiedzmy, wolniejszy wariant i być ubranym troszkę cieplej. Aczkolwiek jeszcze co do ubioru, to może zaraz stanę. Jeżdżąc na rowerze, warto mieć zawsze ze sobą dodatkową taką warstwę jak kurtka przeciwwietrzna, przeciwdeszczowa. Ona zazwyczaj zajmuje mało miejsca. Ja na przykład miałem schowaną w tylnej kieszonce. I ta kurtka potrafi nam nieraz uratować życie. Jeżeli zrobi się chłodniej, to wiadomo, ona powstrzymuje wiatr, a jeżeli zacznie padać, no to też sprawi, że ta jazda będzie ciut bardziej komfortowa. Dobra, teraz muszę ją schować. Więc warto taką kurteczkę też zawsze mieć. No jak na przykład teraz jest w miarę ciepło, ale zacznie zachodzić słoneczko i może się zacząć robić już nieprzyjemnie. To też jak jeździmy z rana, powiedzmy potrafi być, nie wiem, 8 stopni. I jest to pogranicze, że właśnie zacznie wychodzić słońce, no to warto na przykład sobie założyć taką wiatróweczkę i w momencie, jak zrobi się cieplej, no to sobie tą wiatrówkę zdjąć. Jeszcze wracając do tematu oświetlenia, warto mieć dobre oświetlenie właśnie, jeżeli jeździmy po zmroku, bo dobre oświetlenie sprawi, że nasza jazda będzie o wiele bezpieczniejsza i też nie będziemy się bali wjeżdżać na przykład do lasu samemu. Nie każdy lubi, a ja na przykład kiedyś zaczynając swoją tą przygodę rowerową,
kupowałem jakieś tanie lampki z Biedronki czy coś takiego. I powiem szczerze, że szybciej wyjeżdżałem z lasu niż do niego wjeżdżałem. W momencie, kiedy mam już tą mocniejszą lampkę i mogę sobie pozwolić na to, żeby z nocy robić dzień, no to jazda jest o wiele przyjemniejsza po zmroku. Jedną z takich opcji, które warto włączyć w swoim liczniku rowerowym, to jest na przykład funkcja śledzenia, aby na przykład twoja rodzina bądź jakiś znajomy wiedział, co się z tobą dzieje, czy ty się poruszasz, czy nie poruszasz. Bo sytuacje są różne, może być jakiś niefortunny wypadek i funkcja śledzenia może pomóc w odnalezieniu ciebie, jakbyś się gdzieś tam w lesie zgubił albo gdzieś wpadł do rowu. Różnie to bywa. Dobra, no to chyba tyle z takich porad na rowerze. Oczywiście pamiętajcie zawsze zachowywać ostrożność i czujność. Tym bardziej no kierowcy jeżdżą różnie, więc teraz tak, co robić po aktywności? Bo jeżeli na przykład było mokro, bądź ślizg, bądź był śnieg, to warto czasami podjechać sobie na myjeczkę, wrzucić złotówkę, opłukać z grubsza rower. Oczywiście zachowując odpowiednią ostrożność, żeby nie wypłukiwać na przykład smaru z łożysk, tylko bardziej tak po ramię, ewentualnie troszkę po łańcuchu, żeby ten syf cały zgarnąć. A, no i warto też jeździć z błotnikami. Ja akurat błotników teraz w chwili obecnej nie mam. Pewnie przyjdzie moment, że może zamontuję. Choć nie jestem zwolennikiem błotników, to takowe posiadam. Są tam SKS-y, speedrockery, które też jakąś recenzję na kanale o nich robiłem. Tak, no i opłoczymy rower. No to jak wjedziemy do domu, to po pierwsze trzeba wziąć mateczkę i łańcuch wytrzeć z wody, z wilgoci, aby ona nie została i łańcuch nie rdzewiał. Oczywiście to też zależy od jakiego stopu będzie, z jakiego stopu będzie ten łańcuch, bo jeżeli to będzie tańszy łańcuch, no to on będzie szybciej rdzewiał, ale tak jak na przykład ten KMC złoty, no to nawet jak czasami go zostawię z tym, nawet go zostawię trochę mokrego, to nic się póki co z nim nie dzieje. No jak łańcuch będzie osuszony, to warto oczywiście go przesmarować. Smarować można smarem typowym albo woskiem. O tym też był film na kanale. Wosk też ma pozytywne właściwości, chociaż czasami w sezonie zimowym lepiej chyba używać smaru, ale no to już tam kwestia do przeanalizowania. Dobra, no to są chyba wszystkie moje takie porady, które mi się sprawdzają. Możecie pisać w komentarzach, co wy robicie, aby przetrwać ten sezon jesienno-zimowy, jeżdżąc na zewnątrz. Zawsze można wybrać tą prostszą opcję, czyli po prostu nabyć trenażer i kręcić sobie na spokojnie w domu. Trenażer nie każdy lubi, nie każdy chce. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Jak mogę, to staram się właśnie jeździć na zewnątrz, ale no na przykład no na zewnątrz w takiej typowej zimie za bardzo z jakiegoś treningu nie zrobimy, więc no jak trzeba, to wsiadam na trenażer. Jakby tak przeanalizować, dobre ciuchy rowerowe, jesienno-zimowe, czyli dobre buty, jakieś tam, nie wiem, czy ochraniacze, do tego wszystkie te warstwy, żeby pokupować. No to tak, przesumować wszystko, to wyjdzie cena trenażera. No oczywiście trenażery też są w różnych cenach, bo można kupić taki, nie wiem, za 500 zł, a można kupić trenażer za, no nie wiem, 10 tysięcy, tak? Który wygląda jak rower. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Dobra, jeżeli ten film był dla was pomocny, to oczywiście możecie się odwdzięczyć, dawając łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście możecie zasubskrybować i włączyć ten dzwoneczek, bo to, że włączycie subskrybuj, to nie będą wam wyskakiwać jakieś nowe powiadomienia. No, piesek potwierdza. Drugi też. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.